Swoją działalność po wakacyjnej przerwie wznawia dyskusyjny klub filmowy. Przed wakacjami w suwalskim DKF-ie odbyło się 6 projekcji. Prowadzący Paweł Bydelski na początek zaproponował kinomanom obraz Brydiego Korbeta Dzieciństwo wodza. To było takie dzieło bardzo ciekawe, bo bardzo młody amerykański reżyser kręcił film o Europie, kręcił to na taśmie, nie tak jak dzisiaj się kręci cyfrowo. To był wspaniały film na temat, tak poruszający w dużej mierze kwestie narodzin totalitaryzmów i to był też pierwszy film, na którym mieliśmy bardzo, bardzo liczną widownię i rozgorzała dyskusja, bo temat był bardzo aktualny. Repertuar DKF-u obfitował głównie w filmy dokumentalne. To się sprawdziło. W tym roku, już po przerwie wakacyjnej, kontynuujemy znowu z dokumentem głównie, aczkolwiek nie tylko. Spotkania w suwalskim DKF-ie odbywają się raz w miesiącu, zawsze w środy o 18:00. Podczas dzisiejszego spotkania obejrzymy film zatytułowany Nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham, w reżyserii Pawła Łozińskiego. Film też dla tych, którzy mają, mieli lub chcieliby mieć styczność z relacją terapeuta-pacjent, z rozwiązywaniem swoich problemów przy pomocy psychoterapeuty, mediatora. Naszym gościem na tym pokazie będzie pani psycholog pracująca w nurcie egzystencjalnym, Aneta Karaś. Myślę, że mamy szansę na pogłębienie, na takie głębsze zrozumienie tego filmu i bardzo zapraszam też do udziału w dyskusji na jego temat. Po Łozińskim i jego filmowej psychoanalizie przyjdzie czas na produkcje typowo dokumentalne. Kolejnym filmem, który pokażemy w październiku w dyskusyjnym klubie filmowym, jest film Hanny Polak pod tytułem Nadejdą lepsze czasy, gdzie będziemy śledzić losy bohaterki przez kilkanaście lat kręcone te losy przez kilkanaście lat, jej życie toczyło się na podmoskiewskim śmietnisku. To jest taki dokument bardzo, myślę, ciekawy i poruszający. Ponadto zobaczymy jeszcze film Facebook Stein. Jest to taki ciekawy portret Facebooka, którego jako użytkownicy często możemy nie widzieć, a na koniec w grudniu zobaczymy Krzyż i Młyn w reżyserii Majewskiego. I to będzie dzieło już niedokumentalne, nawiązujące do sztuk pięknych. Prezentowane przez DKF filmy wpisują się w nurt kina niezależnego. W dyskusjach poprojekcyjnych udział będą brać znawcy awangardowej sztuki filmowej.